jest jedno koło tutaj. No właśnie czuję, że on takie poślizgi robi, że się tam unosi. Cześć, nazywam się Maciej Bień, witam Was na kanale Autokrytyka. Taki mały plot twist. Spodziewaliście się dzisiaj filmu o Cinquecento, natomiast nie. Mamy film o Seacie Marbella. Dlaczego? Dlatego, że jest to samochód, brakujące ogniwo, które łączy historię Fiata 126P i samochodu Cinquecento, produkowany od 80 roku pod postacią Fiata Panda we Włoszech i od 80 roku pod taką postacią Seata Panda, jeszcze nie Seata Marbella, w Hiszpanii. Przetrwał w produkcji do 2003 roku, czyli przeżył Malucha i przeżył Cinquecento. Samochody typu Panda, bądź jak w tym przypadku Marbella, trafiły do produkcji w 1980 roku. Produkowane we Włoszech, Hiszpanii, wielu innych krajach, takich jak Austria na przykład, gdzie powstawały terenowe wersje Pandy 4x4 pod nazwą Szterpuch. Słuchajcie, mamy do czynienia z dosyć już późnym egzemplarzem Marbelli. To jest egzemplarz z 1991 roku, z takiej ciekawej serii Green. Egzemplarze powstawały w seriach Green, Black, Red, Pink, Yellow i tym podobnych. Po co robiono takie zabiegi? Robiono je po to, żeby w jakiś sposób zwiększyć atrakcyjność tego, no jakby na to nie patrzeć, troszeczkę już przestarzałego na początku lat 90. samochodu, ale nie za sprawą tego, jakie rozwiązania techniczne oferuje, ale za sprawą tego pudełkowatego kształtu, dlatego że lata 90. to, jak pamiętacie, dążenie do maksymalnego wyoblenia kształtów. Ten samochód jest rysowany od linijki, dlatego że powstawał pod koniec lat 70., a do produkcji trafił w 80. roku. Jako bezpośredni następca Fiata 126P, i bezpośredni poprzednik samochodu Cinquecento, natomiast nie w Polsce, bo jak wiecie, w Polsce zostało to zaburzone i następcą Malucha został Fiat Cinquecento. Po co tak naprawdę powstała zatem Marbella, a w zasadzie Fiat Panda? Albo odwracając troszeczkę kota ogonem, po co Fiat, mając w ofercie taki mały miejski samochód, który w zasadzie spełnia wszystkie wymagania, jakie stawiano samochodowi typu Cinquecento, po co zdecydowano się na zastąpienie tego samochodu, przynajmniej na papierze, samochodem marki Cinquecento, które... Dlaczego mówię na papierze? Dlatego, że w praktyce się nie udało. Panda przetrwała w produkcji do 2003 roku, podczas gdy Cinquecento produkowano, jak wiecie, do 1998 roku. Słuchajcie, czym tak naprawdę Seat Marbella różnił się od Fiata Panda? No tak naprawdę niewieloma szczegółami. Największe zmiany, jakie dotknęły tego samochodu, ale to też już po 1985 roku, dlatego że w 1980 roku, jak uruchamiano produkcję Fiata Panda i Seata Panda, te auta nie różniły się od siebie praktycznie niczym, poza znaczkiem na grillu. W 1985-86 roku, w momencie kiedy Volkswagen przejął większościowy pakiet marki Seat, zdecydowano się na wprowadzenie takiego faceliftingu. Zmieniono troszeczkę przód samochodu. Jak widzicie, są tutaj zupełnie inne reflektory i ten przód jest troszeczkę bardziej aerodynamiczny, pochylony. W Fiacie Panda do końca produkcji została ta pionowa ściana z kwadratowymi reflektorami i troszeczkę inny zderzak. Idąc dalej, bok samochodu też praktycznie nie różni się w żaden sposób od Pandy, poza tym, że w Marbelli do końca produkcji zdecydowano się na pozostawienie tych trójkątnych szybek, podczas gdy w Pandzie w toku zmian, które dotykały tego samochodu na przestrzeni 23 lat produkcji, zrezygnowano z tego archaicznego rozwiązania na rzecz pełnej opuszczanej szyby. Marbella była też troszeczkę bardziej luksusową wersją Pandy, można rzec, dlatego że posiadała normalne klamki, podczas gdy w Pandzie, żeby otworzyć drzwi, trzeba było włożyć palce między błotnik a drzwi i wcisnąć ten przycisk. Tutaj można to zrobić w dwojaki sposób, tak jak robi się to w Pandzie, bądź korzystając jak biały człowiek z klamki. Dlaczego Fiat Panda i Seat Marbella były tak lubianymi samochodami? Ano dlatego, że ponownie projektując następcę Fiata 126P, Fiat postawił na maksymalne uproszczenia konstrukcyjne. I tym sposobem mamy tutaj samochód kreślony od linijki, w zasadzie od ekierki, z kąta prostego, do tego stopnia, że wszystkie szyby w samochodzie są płaskie. Tym sposobem Seat i Fiat produkowali szyby tylko na lewą stronę samochodu. Słuchajcie, ta kalkomania nadruk tutaj nie jest wyczuwalna pod palcem w szybach zamontowanych
po lewej stronie samochodu. Natomiast w szybach zamontowanych po prawej stronie samochodu jest wyczuwalna po zewnętrznej stronie. Dlaczego? Dlatego, że produkowano jeden typ szyby, który po prostu montowano po obu stronach samochodu. Dlaczego? Dlatego, że były to szyby płaskie i nie sprawiało to większego problemu ani żadnej komplikacji. W wersjach bogatszych oczywiście szyby tylne były odchylane, podobnie jak w Maluchu czy w późniejszych egzemplarzach Cinquecento. Ewenementem jest też zupełnie płaska przednia szyba, która praktycznie w samochodach produkowanych w latach 80., 90. czy nawet na początku XXI wieku nie występuje. Jest to bardzo archaiczne rozwiązanie zarezerwowane dla jakichś aut produkowanych przed wojną i w okresie wczesnopowojennym. Fiat wrócił do tego rozwiązania po co? Po to, żeby maksymalnie zredukować koszt produkcji tego samochodu. Czy się udało? Udało się. Tych samochodów wyprodukowano w wersji Marbella, czyli hiszpańskiej, blisko 500 000 egzemplarzy, natomiast Fiatów powstało 4,5 miliona egzemplarzy. Jest to 5 milionów egzemplarzy takiego samochodzika, który trafił do sieci sprzedaży Fiata w całej Europie i nie tylko, dlatego że te auta były eksportowane w zasadzie do wszystkich krajów świata. Największą zmianą w stosunku do swojego poprzednika Fiata 126P nie było przerysowanie tego nadwozia i zaoferowanie troszeczkę większej ilości miejsca w środku, natomiast też było to oczywiście istotne. Największą zmianą było to, że zdecydowano się tutaj na zastosowanie klasycznego dla małych samochodów układu napędowego, to jest silnika umieszczonego z przodu i bagażnika umieszczonego z tyłu. Nazywam to układem klasycznym, dlatego że no, dla większości samochodów małolitrażowych już od lat 70. stało się to w pewnym sensie normą. Fiat nadążył dopiero za tym standardem w swoim najmniejszym modelu w 1980 roku, wprowadzając na rynek takie auto typu Fiat Panda czy Seat Panda. Mamy tutaj egzemplarz wyposażony w silnik 843 cm sześcienne, pochodzący akurat w tym przypadku z Seata 850. Dlaczego zdecydowano się na zamontowanie takiego silnika w momencie, kiedy Fiat posiadał wtedy w swojej ofercie silniki 652 cm pochodzące z Fiata 126P i 903 cm pochodzące z Fiata 127? No, chciano troszeczkę bardziej zregionalizować to auto, dlatego że akurat w Hiszpanii ten silnik był bardzo popularny. Liczono też na to, że te auta będą zużywały troszeczkę mniej paliwa i faktycznie zużywają go mniej niż jednostki wyposażone w czterocylindrowy silnik 903 cm sześcienne. Natomiast uzysk tego spalania nie jest zauważalny w kontekście spadku dynamiki, dlatego że to auto jest dużo wolniejsze, nawet pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z silnikiem, który posiada relatywnie mały skok tłoka. Skok tłoka jest mniejszy niż jego średnica, dlatego te silniki bardzo chętnie i bardzo ochoczo wkręcają się na wyższe obroty i subiektywne wrażenie z jazdy tym samochodem jest naprawdę rewelacyjne. Macie wrażenie, że siedzicie w czymś dużo szybszym niż faktycznie jedziecie. Samochody typu Panda i Marbella są przełomowe i nietypowe jeszcze ze względu na jeden aspekt. Jest to pierwszy samochód w historii Fiata, który posiada dwa sposoby zamontowania silnika pod maską. Dlatego, że silniki 652 cm wywodzące się w prostej linii z malucha są zamontowane w tym aucie wzdłużnie, czyli w miarę klasycznie. Silnik zamontowany z przodu, skrzynia biegów za silnikiem. Natomiast od pojemności 843 cm w górę mamy poprzeczne umiejscowienie silnika z półosiami nierównej długości, tak jak w większości samochodów tego rozmiaru produkowanych w latach 70., 80., 90. czy nawet dzisiaj. Kolejnym samochodem, który posiada tak nietypowe rozwiązanie i silniki zabudowywane w dwóch różnych konfiguracjach, jest następca tego samochodu, czyli Fiat Cinquecento. Auta koncepcyjnie przygotowane do zabudowywania bardzo różnych silników pod maską. Tutaj mamy punkt mocowania jednego typu silnika, tu drugiego. Słuchajcie, znam przypadki, gdzie ludzie montowali do tego rozmiaru samochodów, czy to Panda, czy Marbella, nawet jednostki o pojemności 1,6 pochodzące z rodziny Fiata. To wszystko tu pasuje, auta są naprawdę uniwersalne. Oczywiście w przypadku montażu większego silnika musimy zrezygnować z umieszczenia koła zapasowego pod maską. Tutaj w wersji 850
80 to koło znajduje się pod maską, dzięki czemu tył jest troszeczkę mniej obciążony i możemy wygospodarować trochę więcej miejsca na bagaż. W wersjach bardziej przebudowywanych czy dostosowanych do jazdy terenowej czasami to koło zapasowe lądowało w sposób typowy dla terenówek na tylnej klapie bądź gdzieś na dachu, bądź nawet na mastę w takich wersjach typu Sahara czy Paryż-Dakar. Co jeszcze w tym aucie jest przełomowe? Przełomowe jest rozwiązanie tyłu, a konkretnie to, że mamy tutaj do czynienia z bagażnikiem, który jest zamknięty i nie da się go otworzyć z wnętrza, dlatego trzeba wziąć do ręki kluczyk. Przekręcić zamek. I mamy dostęp do naprawdę bardzo dużego bagażnika, zdecydowanie większego niż ten, który był oferowany klientom kupującym Fiata 126P. Co oferuje jeszcze ten bagażnik? Przede wszystkim to, że możemy wymontować z niego tylną półkę w jakiś niewiadomy dla mnie sposób, dlatego że jeszcze chyba nigdy tego nie robiłem. Jakimś cudem uda się już nam ją wyjąć. O, as simple as is. Po prostu trzeba pociągnąć. Uzyskujemy dostęp do dosyć dużej przestrzeni bagażowej jako takiej. Natomiast ciekawym rozwiązaniem w Fiacie Panda i Seacie Marbella jest to, że możemy tutaj zmienić kąt tylnego oparcia. Też w jakiś dziwny sposób, którego nie do końca rozumiem. Natomiast da się to zrobić. Przyznam się szczerze, że nigdy tego nie robiłem. Widziałem to tylko na prospektach. Są tu dwa punkty mocowania tej kanapy, które umożliwiają nam zmianę kąta pochylenia tej kanapy. I tak samo dwa podobne punkty znajdują się tam na dole, które umożliwiają zrobienie z tej kanapy takiego jakby klina, w którym można po pierwsze bezpiecznie przewozić zakupy, a po drugie można tutaj nawet wozić małe dziecko. I tak na niektórych prospektach reklamowych Pandy, Marbei czy wcześniejszego Fiata 126P, bo tak naprawdę to rozwiązanie z klinem było obecne już w Fiacie 126P Personal 4, oferowanym na rynku włoskim. Tak było to właśnie reklamowane. Po zdemontowaniu tej kanapy uzyskujemy naprawdę bardzo foremną i potężną przestrzeń do przewożenia ładunku, zupełnie bezkonkurencyjną, jeśli chodzi o to, jaką przestrzeń oferował maluch. W zasadzie to, co jesteśmy w stanie umieścić z tyłu w aucie typu Panda czy Marbella, to jest mniej więcej tyle ładunku, ile jest w stanie przyjąć malutka przyczepka niewiadówka, to takie małe bździdełko, które często widywaliście jeżdżące na tylnym zderzaku malucha. Więc naprawdę największa modyfikacja i największy uzysk, jaki zaoferowano klientom w 1980 roku, wprowadzając na rynek te auta, to przeniesienie silnika do przodu i wygospodarowanie z tyłu przestrzeni na bagaż. Poza wersjami standardowymi, takimi jak ta, którą widzicie na swoich ekranach, Seat oferował też modele Terra. I Terra tak. Model Terra oferowany od 1980 roku nie był takim garbatym dostawczakiem, o jakim myślicie, kiedy mówimy do Was Seat Terra. Model Terra z 1980 roku, czy 81 i mniej więcej do połowy lat 80. był takim fun carem, troszeczkę podobnym koncepcyjnie do Syreny R20, dlatego że był z tyłu pick-upem bez tylnej burty. Można było na niego zamontować taką opończę i faktycznie targetem dla tych samochodów była młodzież czy ludzie poszukujący jakichś atrakcji życiowych. W toku produkcji ten model Terra, Seat Panda Terra, wyewoluował do modelu Seat Terra, który był już typowym dostawczakiem obciętym tutaj na słupku B i dobudowano tutaj taką przestrzeń ładunkową, znowuż podobną do tej, jaką oferuje na przykład model Syrena R20 czy Fiat Fiorino z podobnego okresu produkcji. Te pierwsze Seaty Panda Terra są w tej chwili jednymi z najdroższych egzemplarzy, jakie możecie znaleźć na rynku. Natomiast Seaty Terra, czyli te wersje dostawcze, wcale też nie są tanie, dlatego że umiłowali je sobie miłośnicy mikrokamperów i przebudowują te auta na małe wehikuły do wielkiej turystyki.
Moment, na który wszyscy czekacie, czyli próba auta na torze. Agata już jeździła tym autem, znamy czasy przejazdu, wiemy, czy jest to najwolniejsze, czy najszybsze auto na naszym torze. Zaczynamy od 100 metrów. Chodźcie na tor. Właśnie czuję, że on takie poślizgi robi, że się tam unosi. Włoska Panda przetrwała w produkcji do 2003 roku, kiedy zastąpiła ją kolejna generacja. Hiszpańska Panda przetrwała w produkcji do 1998 roku, kiedy naprawdę już nie dało się z tym autem zrobić wiele więcej, żeby była nadal atrakcyjna dla hiszpańskiego klienta. Co stało się z polską Pandą? No, tak naprawdę nic, dlatego że nigdy nie trafiła do produkcji. Dlaczego nie trafiła do tej produkcji? To jest dobre pytanie. Słuchajcie, Fiat nie miał problemu ze sprzedażą licencji na produkcję tego samochodu, jak widać na załączonym obrazku. Hiszpanie produkowali ten samochód od 1980 roku. Dlaczego nie zdecydowano się na zastąpienie na początku czy w połowie lat 80. przestarzałego już Fiata 126P nowym modelem Panda? No, słuchajcie, powód był dosyć prozaiczny. Lata 80. to głęboki kryzys w Polsce. Począwszy od tego, że zaczęły się strajki, zaczęliśmy żyć w gospodarce prawdziwego niedoboru, dlatego że w latach 70. starano się zachowywać jeszcze pozory tego luksusu i to, że produkty są w sklepach, są dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, nawet w momencie, kiedy nie były. Lata 80. to już naprawdę głęboki kryzys, którego wisienką na torcie był stan wojenny, przekreślający wszelkie możliwe kontakty z zagranicą, pozyskiwanie licencji czy współpracę. Tym sposobem na następcę Fiata 126P musieliśmy czekać kolejne 11 lat do momentu, kiedy wprowadzono do produkcji Fiata Cinquecento. Nigdy nie produkowaliśmy go w Polsce i maluch tak naprawdę nie doczekał się swojego następcy, dlatego że mieliśmy do czynienia z przeskokiem generacyjnym między Fiatem 126P a Fiatem Cinquecento. Brakującym ogniwem jest oczywiście to auto, czyli Seat Panda, Fiat Panda, Seat Marbella, czy jakkolwiek to sobie nazwiemy. Coś, co było produkowane od 1980 roku i de facto przeżyło swojego następcę. Mogłoby się wydawać, że samochody typu Panda i Marbella są identyczne i współzamienne, natomiast wiele części niestety między tymi modelami nie da się wymienić, a to z prozaicznego powodu. Producenci sygnowali je swoimi logotypami. Te części faktycznie pasują, natomiast nie sprawiają, że auto jest w pełni oryginalne. Tutaj na przykład mamy na masce od spodu napis Seat, tak? W Fiacie mieliśmy odpowiedni napis Fiat. Podobna sytuacja występuje na drzwiach po obu stronach. Tutaj tego co prawda nie zauważymy, nie zobaczymy, dlatego że mamy do czynienia z troszeczkę bogatszą wersją i pełną tapicerką. Natomiast w momencie, kiedy oderwalibyśmy ten narożnik, może uda mi się to zrobić w miarę bezinwazyjnie. O! Odpinamy tapicerkę i tu gdzieś pod spodem powinien być napis Seat. O, proszę, jest. I w ten sposób niby takie same drzwi, które można zamontować do Fiata Panda, stają się dla takiego koszernego użytkownika, który chce zachować oryginalność samochodu, zupełnie nieoryginalnym elementem. Ciekawostką minimalistyczną tych drzwi jest na przykład też wpasowanie klamki do otwierania. Jest ona schowana w rączce do zamykania drzwi i działa w ten sposób. Nie ma dodatkowego elementu umieszczonego, jak to typowo w Fiatach gdzieś tutaj, tylko jest to wkomponowane w rączkę, którą zatrzaskujemy drzwi. Przechodząc dalej, cały tył samochodu i linia boczna praktycznie są współzamienne i tu wielkich różnic nie widać, poza tym, że oczywiście w płacie drzwiowym jest dodatkowa dziura na zamontowanie klamki, natomiast jest to typowa kosmetyka. Troszeczkę inne są lampy tylne, natomiast też są to zmiany kosmetyczne i oczywiście lampy z Seata pasują do Fiata i tak dalej, i tak dalej. Kolejny element, gdzie mamy nazwę marki, to jest tylna klapa.
Także teoretycznie da się to zastosować w pandzie i wymiennie to z pandy w Seacie, natomiast nie w takim egzemplarzu, którego oryginalność chcemy zachować w 100%. Dobra, do wnętrza. Chodźmy na chwilę do wnętrza samochodu. Jest ono dosyć estetyczne i naprawdę oferuje absolutne minimum tego, co jest niezbędne do podróżowania. Poza tym, że w tym akurat egzemplarzu znalazło się fabryczne radio Seata, które gdzieś tam działa do dziś. Tylko trzeba ustawić stację. Allegro.pl. Ups, lokowanie produktu. Dobrze, to się jakoś tam wypika. Słuchajcie, wyłączam radio, żeby nam tu nie zagłuszało. Wnętrze jest minimalistyczne, natomiast posiada nieodłączny i konieczny element wyposażenia, począwszy od lat powojennych do lat 90., czyli popielniczkę, tak? Żeby Włoch, Hiszpan, czy kto tam będzie korzystał z tego samochodu, mógł sobie tutaj strzepywać popiół i gasić papierosa. Popielniczka jest o tyle ciekawa, że można ją przesuwać po całej desce rozdzielczej i w wersjach, w których nie ma tutaj zabudowy na radio, ona dojeżdża aż tutaj pod kolana kierowcy. Ten egzemplarz akurat to radio posiada. Posiada też fabryczne głośniki zabudowane w półce. I to by było na tyle z wyposażenia dodatkowego, dlatego że jest to na tyle biedna wersja, że nie posiada nawet wycieraczki tylnej szyby. Co natomiast posiada i co jest takim znamionem prostoty tego auta, a na przykład to, że przewietrzanie kabiny w samochodach typu Panda i Marbella jest realizowane bezpośrednio z zewnątrz za pomocą takich klapek wlotowych, które można albo uchylić, albo zamknąć. I tędy możemy wpuścić zimne powietrze, zewnętrzne powietrze do auta, nie regulując jego temperatury. Te dysze i te, które są umieszczone pod deską rozdzielczą, wpuszczają już powietrze, które przechodzi przez nagrzewnicę pojazdu. Natomiast te elementy umożliwiają nam dosyć sprawne przewietrzenie i odparowanie samochodu w nawet najcięższych warunkach atmosferycznych. W stosunku do Pandy mamy też troszeczkę inną podsufitkę, dlatego że egzemplarze Pandy mają tutaj belkę dachową odsłoniętą i bardzo często dwie takie malutkie podsufitki. Mamy też element charakterystyczny dla wszystkich Fiatów, małych Fiatów produkowanych od lat 70., czyli tą lampkę, która trafiła do produkcyjnego malucha i przetrwała w produkcji w zasadzie do samego końca modelu Cinquecento, czy nawet tego produkowanego troszeczkę dłużej wariantu Panda czy Marbella. Kolejnym elementem obrazującym prostotę tego auta jest wykładzina podłogi. Nie jest to żaden plusz, welur czy dywan jak w autach troszeczkę bardziej luksusowych. Nie, jest to po prostu cerata, którą w razie pobrudzenia łatwo zmyć jakąkolwiek gąbką, szmatą, czy wręcz można ją, demontując dwie, trzy śrubki i dwie blaszki trzymające, wymontować i spłukać szlaufem. Dlatego auto to było bardzo lubiane w jakichś wiejskich regionach, gdzie po prostu wsiadało się do niego, tak jak się stało w kaloszach, gumofilcach, czy czymkolwiek innym, prosto z obory, stajenki, czy jakiegoś chlewu, nie martwiąc się, że pobrudzimy dywan, dlatego że można było to w bardzo prosty i łatwy sposób szybko umyć. Natomiast z założenia auto to nie miało być autem wiejskim, miało być autem miejskim i takie standardy spełnia. Natomiast na przestrzeni lat producenci wszystkich aut, wszyscy zatraciliśmy gdzieś jako użytkownicy też pojęcie tego, czym jest mały samochód, czym jest miejski samochód. Naprawdę taki samochód, mierzący niewiele ponad 3 metry długości i około 1,4 metra szerokości, gwarantuje absolutne minimum, a jednocześnie jest zupełnie wystarczający do eksploatacji w mieście. Zapewnia łatwość parkowania, małe spalanie, w tym przypadku to jest 4,5 litra na 100 km i cóż, zostawia naprawdę bardzo mały ślad węglowy na tej planecie. Dobry moment, żeby zaprosić Was na imprezę, którą organizujemy w dniach 3-4 czerwca 2023 pod hasłem 50 lat Fiata 126P. Organizujemy ją na Bemowie, na terenie Automobil Klubu Polski. Przewidzieliśmy dla Was moc atrakcji. W sobotę 3 czerwca organizujemy rajd przeznaczony dla samochodów typu 126P z uruchomioną klasą Cinquecento i z uruchomioną klasą Open dla dowolnych, zabytkowych samochodów. Natomiast forma niedzielna ma formę typowo zlotowo-zabawową. Przewidzieliśmy moc atrakcji, nagród. Przyjeżdżajcie, są jeszcze wolne miejsca, ale szybko się kończą.
Jeśli odcinek o Marbei się Wam podobał, dawajcie lajki, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, czy co tamkolwiek jeszcze chcecie robić, tak żebyśmy mieli motywację do kręcenia dla Was kolejnych testów aut. Przed nami test na torze. Zawieszenie w tym aucie jest jakie jest. Przede wszystkim archaiczne. Czy Agacie uda się utrzymać ten egzemplarz na torze? Czy dojedzie do mety? Czy uda się go przewrócić? Zapraszamy! Coś masz. Nie, no tak strasznie puka czasami. No. To jakby coś się, wiesz, przesuwało? No, tak jakby coś waliło tam. No bo jest gaśnica. A, no to make sense. Wiesz, to auto jest legalne, ma tutaj wszystko, czego potrzeba, nie? I kołpak jest jeszcze jakiś. Tak, przechodki. No wiesz, ja tam nie wiem, czy coś odlatuje, czy... Kołpak. Gaśnicą, no. Ale... Ja mam taki był już pewnie. Wracamy do pytania, po co tak naprawdę skonstruowano samochód Cinquecento, skoro Fiat posiadał już od lat 80. w swojej ofercie samochód tak doskonały, jakim jest Fiat Panda. Chciałoby się powiedzieć, że Fiat Panda jest najdoskonalszym produktem Fiata, natomiast tak nie powiem, dlatego że osobiście jestem fanem modelu Cinquecento i dla mnie jest to absolutnie niedościgniony ideał. Takich samochodów mam naprawdę bardzo dużo, jestem ich jednym pewnie z bardziej zakręconych fanów. Natomiast nie powiem, że Fiat Panda jest najlepszym samochodem, jaki Fiat miał w swojej ofercie, natomiast śmiało mogę powiedzieć, że Seat Marbella jest najlepszym samochodem, jaki kiedykolwiek opuszczał bramy fabryk Seata.